Witam Was jeszcze raz serdecznie. Bardzo dziękuję za tą piękną pieśń, ale taka zdrowa zazdrość troszkę gdzieś mi tam po sercu biegała. Z racji tego, że macie taki fajny ten chór i macie tyle też braci, którzy śpiewają. W Cieszynie też mamy chór, ale mamy więcej sióstr i tych braci nam brakuje. Ale tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajny chór. Nawet naliczyłem, że było dzisiaj więcej braci niż sióstr. A nas zazwyczaj tych braci w naszym chórze jest 3, góra 4. Dziękuję jeszcze raz. Oczywiście ku Bożej chwale, bardzo, bardzo piękna pieśń. Chciałbym dzisiaj z Wami porozważać trochę takich treści, które dotyczą każdego z nas. A w zasadzie mam takie rozważanie, które ostatnio też z którymi mogłem się dzielić w Oświęcimiu, ale jak to jest w zwyczaju, to jest taka baza, która później gdzieś tam ulega modyfikacjom, ponieważ każdy tydzień niesie za sobą różne doświadczenia, różne zmiany i nasz punkt widzenia też czasami gdzieś tam w innym punkcie się koncentruje. I takie rozważanie jest zatytułowane Oczekiwanie kontra rzeczywistość. Czyli to, czego oczekujemy, a to, jaka rzeczywistość nas później spotyka. Ale wiecie, jak już jest mój teść z nami, ja go zawsze też proszę do pieśni, bo one tak fajnie wprowadzają nas ten klimat właśnie tego rozważania Słowa Bożego. A pieśń to jest tak jak podwójna modlitwa. Zgadzacie się ze mną? Dlatego jeszcze przed tym rozważaniem, które będziemy rozważać, zaproszę mojego tatę do wykonania jeszcze jednej pieśni. Przebaczyłeś mi grzeszne życia dni. Wiem, że jesteś ze mną dziś. Każdą moją myśl daję Tobie, byś napełnił prawdą serce me. Ty możesz grzech w me życie już nie mógł wejść. Pragnę, Jezu, dla Ciebie żyć, póki nie wrócisz, by zabrać mnie. Dziś każda moja myśl to już pora, byś na ziemię w chwale z nieba zszedł. Ty możesz uczynić dziś, by grzech me życie
mnie mógł wejść. Panie, weź mnie, weź się mi tej. Przyjdź po mnie rychło i zabierz stąd. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją łaskę po wszystkie dni. Amen. Dziękuję za tą piękną pieśń. Tak sobie zamknąłem oczy i skupiałem się na tych słowach. Panie, weź mnie z ziemi tej, przyjdź po mnie rychło. Czy to nie jest pragnieniem każdego z nas? Ale zanim to się stanie, mamy jeszcze trochę do przeżycia tutaj na tej ziemi. Trochę decyzji do podjęcia, trochę spraw do załatwienia. Mamy też różnego rodzaju oczekiwania. Czego możemy oczekiwać? Czy to uczucie towarzyszy każdemu z nas, oczekiwanie? Rodzice, inaczej, małżeństwa oczekują czasem dzieci. Dziewczyny oczekują chłopaka, może męża. Znowu mężczyźni oczekują tej wymarzonej kobiety. Oczekujemy może dobrej pracy. Jakiegoś wymarzonego prezentu. Niektórzy oczekują syna, córki. Po dziadkach wiem, że oczekują często wnuka lub wnuczki. Ale jaka bywa rzeczywistość? Czy zawsze to, co oczekujemy, dostajemy? Kiedyś widziałem zawiedzenie na twarzy jednego z kolegów, gdy zamiast wnuka urodziła się wnuczka. Takie wesołe, śmieszne, prawda? Ale nie tego oczekiwał. Inny oczekiwał lepszej pracy, ale okazało się, że nie jest tak kolorowo, jak mówili. Już nie mówiąc partner, partnerka. Każdy oczekuje, żeby partner lub partnerka była takie idealne, jak oni sami, prawda? No a tak też nie bywa. Także te oczekiwania czasami rozbiegają się całkowicie z rzeczywistością. Z tym, co otrzymujemy. I tutaj były teksty czytane z Ewangelii Marka. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka na rozdziale 10. Marek, rozdział 10. I tam wersety od 17 po 22. Marek, rozdział 10. Wersety od 17 po 22. Czytamy tam o pewnym młodzieńcu. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedzić żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Czego oczekiwał ten młodzieniec, przychodząc do Jezusa? Że go pochwali. Czy nie jest czasem tak z nami, że pytamy kogoś o zdanie, ale nie chcemy usłyszeć takiej obiektywnej wypowiedzi na temat tego, co zrobiliśmy, tylko chcemy pochwały usłyszeć. Czy nie jest tak? Jeżeli coś nam się udało, z naszego punktu widzenia jest to coś, co mogliśmy zrobić najlepiej, jak potrafimy, zrobiliśmy to i mówimy do kogoś: słuchaj, zobacz, co sądzisz o tym? Tacy dumni wtedy jesteśmy. Uśmiechnięci, co sądzisz? To czego oczekujemy? Pochwały.
Oczekujemy, że ktoś nas poklepie po plecach i powie: dobrze robiłeś, dobrze zrobiłeś. Ale ta rzeczywistość bywa różna, bo jeżeli ktoś jest szczery i nie lubi, jak ktoś mu narzuca tok myślenia, to powie mu po prostu to, co myśli. Albo zrobiłeś to dobrze, albo źle, albo mogłeś lepiej, albo jeszcze popraw. No i ten młodzieniec tak samo przyszedł do Jezusa i prawdopodobnie oczekiwał pochwały, że Jezus mu powie: widzisz, ty wszystko już przestrzegałeś od swojej młodości. Wypełniałeś zakon. Zatem będziesz zbawiony. No ale otrzymał inną odpowiedź. Oczekiwanie jego było inne, a w rzeczywistości otrzymał inną odpowiedź. A jaką? Jednego ci brak. Jak to? Mi czegoś brak? Przecież ja mam wszystkiego po tyle. Ja mam pieniądze, ja mam majątności, ja mam wszystko, co ta ziemia może mi zaoferować, a ponadto przestrzegałem wszystkiego, co Bóg nakazał od młodości. Czego mi może zatem być brak? No i co się dowiaduje? Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. A będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. Pewne zalecenia, co ma zrobić. No i co ten młodzieniec? Jak reaguje? Nie tego oczekiwał, a gdy już pewne zalecenia zostały mu dane, posępniała jego twarz, smutek i odszedł zasmucony. A dlaczego? Bo miał wiele majątności. Oczekiwanie kontra rzeczywistość. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, i tam werset 31 po 34 mówią nam, gdzie było serce. Gdzie było serce tego młodzieńca. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział i werset od 31 po 34 mówi tak. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Wszystko inne będzie wam dodane. Inny tekst mówi, że gdzie jest skarb wasz, to będzie i serce twoje. Jego skarb był tu na ziemi i jego serce też było na ziemi. A w Ewangelii Mateusza jest powiedziane: szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Kiedyś słyszałem o pewnym człowieku, w zasadzie bracie naszym, który te słowa, które teraz czytaliśmy, brał dosłownie. Dosłownie pod tym kątem: nie troszcz się o nic. O nic się nie troszcz, bo jest napisane, że Bóg wie, że tego wszystkiego potrzebujesz. I co ta osoba robiła? Siedziała w domu i nic nie robiła. Oczekiwała na co? Na to, że tak, że mu brat z siostrą przyniosą jedzenie, inny mu przyniesie ubranie, a może jeszcze coś mu spadnie z nieba i będzie to miał. No bo nie troszcie się o nic, co będziecie jeść i pić, bo przecież Pan wasz wie, czego wy potrzebujecie i że to wszystko jest wam potrzebne. Nie troszcie się o to. Oczekiwał czego? No, że to wszystko mu będzie dane, a rzeczywistość była taka, że mało brakowało i by z głodu umarł. Tak. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ta rzeczywistość była inna niż jego oczekiwania? Tutaj już przychodzi nam z odpowiedzią pierwsze karty Słowa Bożego. Jest to pierwsza Księga Mojżeszowa i 3 rozdział. I tam pewne wersety mówią o tym, że ty będziesz musiał pracować, że będzie ziemia ci rodzić
ciernie, osty, a ty w pocie czoła będziesz musiał uprawiać tą ziemię, żeby mieć. Nie mówi o tym, żeby się nie troszczyć, bo jednak troska towarzyszy każdemu z nas. Ale mówi o tym, żeby najpierw mieć w sercu królestwo i o tym myśleć, a wszystko inne będzie wam dodane. Ale też mówi o tym właśnie, że to będzie nam, ta ziemia nam będzie rodzić pewne takie rzeczy. Trzeci rozdział, 17 werset po 19. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Kto z nas nie miał rąk gdzieś tam zmęczonych, czasem może i poranionych od jakiejś pracy? Kto z nas nie wie, co to jest pot na czole? Prawda? Kto z nas nie wie, jak ciężko jest zapracować na ten chleb? Dlatego oczekiwania tego człowieka minęły się z rzeczywistością. Ale Biblia nam mówi o tym, że my powinniśmy pracować i powinniśmy tą piramidę wartości poukładać. Na pierwszym miejscu Królestwo Niebieskie. A wszystko inne będzie wam dodane. Kiedyś, gdy 10 lat temu to było, jeszcze chodziłem do Podkowy Leśnej, do szkoły na promocję zdrowia. Tam właśnie mieliśmy tak zwaną definicję zdrowia. No i tam się dowiedziałem właśnie, jak ta definicja brzmi. Bo gdybym tak was zapytał, co to jest zdrowie, no to umie ktoś tak odpowiedzieć według definicji? No właśnie, my nie umiemy tak tego sprecyzować. A tam się dowiedziałem, że zdrowie jest to dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Jeżeli te wszystkie cztery elementy są zachowane, wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy zdrowi. A jeżeli któryś już gdzieś tam szwankuje, no to nie możemy powiedzieć, że jesteśmy w pełni zdrowi. No i właśnie podobne piramidy. No i właśnie w tej szkole też mówiliśmy o różnych piramidach. Piramida żywienia. Żeby być zdrowym, to też to ciało musi być zdrowe. I co powinno być na samym dole w żywieniu? I tu was zaskoczę, albo inaczej w zdrowiu? Ruch. Ruch, a później dopiero tam są te elementy woda, owoce, warzywa, jakieś ziarna, zboża i tak dalej. Także pewne takie piramidy są. Czy my też mamy w swoim życiu taką piramidę? A o co chodzi? O tą podstawę. Podstawę, na czym opieramy swój każdy dzień, każdego dnia, od czego zaczynamy. Jeżeli chodzi o zdrowie, powinniśmy zacząć od wody. A jeżeli chodzi o zdrowie duchowe, chyba modlitwa. A jeżeli chodzi o grafik całego dna, na pewno Bóg. Także Bóg na samej podstawie. W 2014 roku byłem na pewnej rozmowie o pracę w takiej dość dużej państwowej spółce. No i tam siedziało trzech dyrektorów, prezes. Już wam pewnie to kiedyś opowiadałem. Zadawali mi różne pytania, przeglądali moje dokumenty. No i wszystko było dobre do czasu, gdy zapytałem się o wolną sobotę. Wtedy to już było nie do przeskoczenia. Tam, gdzie wcześniej odhaczali takimi fajeczkami, że wszystko się zgadza, widziałem takie tylko określenia, że chyba jednak nie do końca się zgadza. I tak się mnie pytali, czy nie mógłbym zmienić ideologii. Mógłby pan na przykład przyjść w sobotę na godzinę 12 do pracy albo na 18. No ja wtedy mówiłem, że oczywiście na 18, jak jest zima, to mogę przyjść. No ale nie bardzo im to pasowało. Ja im wtedy tak powiedziałem, że dla mnie najważniejsze jest Bóg i rodzina, a praca jest na kolejnym jakimś tam szczeblu w tej mojej właśnie piramidzie, którą mam.
Powiedzieli mi, że tacy ludzie już są bardzo rzadko spotykani, żeby praca nie była dla nich w życiu najważniejsza. Bóg, rodzina. Kiedyś praca była dodatkiem do życia, a teraz praca często staje się całym życiem. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale kto z nas nie wpadł w taki wir pracy? No ja sam osobiście odczułem to gdzieś tam na swoim zdrowiu, dużo pracując. No, może czasem z własnej woli nadliczbowo. No i później to gdzieś to tam się odbiło na moim zdrowiu. Praca, praca. A Bóg nam mówi, nie. Ty szukaj najpierw Królestwa Bożego. Jeżeli będą twoje oczekiwania związane z tym, co najważniejsze, to ta rzeczywistość też będzie inna. Nie będzie tak często dochodzić do takich wielkich rozczarowań, a wtedy jakiś smutek, jakaś zmiana nagła planów, gdy od początku będziemy wszystko opierać na Bogu. Z czym się spotkałem jeszcze w tych minionych tygodniach, a może miesiącach? To jest taka sytuacja, ale zanim o tym opowiem, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, czyli jeden rozdział dalej niż przed chwilą. 7 rozdział mówi nam o tym, jak to niektórzy będą mogli być zawiedzeni. Zawiedzeni pewnymi słowami. 7 rozdział Ewangelii Mateusza, 21 po 23 werset. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wiele mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czyniliście bezprawie. Tutaj to oczekiwanie tych ludzi na pewno też było inne. Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? Nie wypędzaliśmy demony? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak niedawno, dość niedawno spotkałem się z takim wielkim billboardem gdzieś w jakimś mieście, na którym było napisane lekarz ci nie pomógł? Zadzwoń do mnie. Uleczam, modlę się, a Jezus Chrystus ulecza wszelką chorobę i wzbudza zmarłych. Numer telefonu, zdjęcie tej osoby, zadzwoń do mnie. Jak ja to zobaczyłem, to mnie ciarki przeszły. Mówię, czy aby na pewno, czy to nie jest jakaś podpucha, czy ktoś sobie nie robi żartów, ale nie. Czytam jeszcze raz. Lekarz ci nie pomógł, w szpitalu ci nie pomogli? Zadzwoń do mnie, modlę się, a Jezus Chrystus wypędza, tam jest napisane, uzdrawia wszelką chorobę i wzbudza ludzi z martwych. Niesamowite. Od razu też link na Facebooka, na internet. Mówię, muszę sprawdzić, o co tutaj chodzi. Czy ktoś ma tak wielką wiarę? Może. Nie wiem do teraz, jak to ocenić. Aczkolwiek nie chcę właśnie pochopnie nic oceniać. Wchodzę na Facebooka, przeglądam te różne filmiki. Faktycznie. Uzdrowienia. Można by się kłócić. Lekko naciągane może, nie wiem. Ale idąc ulicą, ten człowiek podchodzi do kogoś, kto ma zawiniętą rękę w bandażu, czy złamaną, czy zwichniętą. Modli się i uzdrawia tą rękę w imieniu Jezusa Chrystusa. A na końcu mówi, to Jezus Chrystus ci ulecił tą rękę. Idzie do kogoś, kto ma aparat słuchowy, no i modli się za słuch. Ta osoba ściąga aparat i słyszy. Ciekawe. No ale gdzieś tam doszedłem do pewnego filmiku, gdzie osoba siedzi na wózku i ma też aparaty słuchowe. No i podchodzi do tej osoby, no i modli się. Jak myślicie, o co się modli? Chyba o słuch. No nie, no niestety tak, o słuch.
Ja już myślałem, że jak pomodli się o to, żeby ta osoba, która na wózku jest od urodzenia, wstała i chodziła, to będę w szoku. Ale nie, ona się modli o słuch. I ta osoba, która miała niedosłuch 30%, ściąga aparat i mówi, że słyszy lepiej. Czy tak uzdrawiał Jezus? Mało tego, na tych filmikach nawet nie pada takie zdanie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus może cię uzdrowić, albo no cokolwiek, jakaś rozmowa. Tego tam nie ma. Później wrzuciłem takie zapytanie też na takie forum Młodzi Adwent. Sporo ludzi mi odpowiedziało na to pytanie. Niektórzy pastorzy. No i jednak tak nie powinna wyglądać sprawa z uzdrowieniami, ze wskrzeszeniem zmartwych. Jednak wydaje się, że Bóg do tego palca nie przykłada. Ale czy te osoby wiedzą o tym? W owym dniu wielu mi powie: Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wiele cudów, i co oni usłyszą? Czego oni oczekują? Tego, co ten młodzieniec, że przyjdą do Jezusa i powiedzą: Panie, przecież my to robiliśmy w Twoim imieniu. Przecież za każdym razem to wszystko było w Twoim imieniu. No zawiedzeni będą. No właśnie. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Co zrobi? Odziedziczy królestwo. Wejdzie do królestwa niebios ten, który pełni wolę Ojca mojego. Czy my sobie zdajemy sprawę z tego, co to znaczy pełnić wolę Ojca? Albo czy często mówimy: niech Twoja wola się dzieje? Czasami nawet nieświadomie. A podejrzewam, że i całe polskie społeczeństwo bardzo często mówi, żeby wola Ojca się działa w naszym życiu, a później czy się dzieje. Mateusz 6 rozdział od 9 do 13 są to bardzo znane słowa, ponieważ jest to modlitwa. Modlitwa Ojcze Nasz. I w tej oto modlitwie 10 werset, czyli 6 rozdział Ewangelii Mateusza od 9 po 13, ale 10 werset mówi tak: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola kogo? Twoja, nie moja, nie mojego brata, mojej żony czy kogoś innego, ale bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Modlimy się o to, żeby była Jego wola. Dobrze. Jeżeli nasze oczekiwania będą w modlitwie połączone z Bożą wolą, to wtedy i ta rzeczywistość, i to, czy te oczekiwania się spełnią, będzie miała jakiś sens. Nie będziemy tak często może zawiedzeni tym wszystkim. Ale niektórzy modlą się, mówią: bądź wola Twoja, a później wstają z kolan i mówią, gdy przychodzi jakaś tragedia: dlaczego Bóg do tego dopuścił? Dlaczego Bóg do tamtego? Gdzie był Bóg? Jak to się działo? Czy tamto się działo? Dzisiaj też w lekcji wspominaliśmy o tych strasznych rzeczach gdzieś tam w Oświęcimiu, w obozie zagłady. Gdzie był Bóg? Często to słyszymy. Studiowaliśmy też piękną historię Daniela. I to jest historia, która pokazuje, że Bóg może wyratować. Ale gdzie był Bóg, jak nie wyratował setki, tysiące, dziesiątki tysięcy osób? I ludzie zadają to pytanie: gdzie był Bóg? Modlą się, niech się dzieje wola Boża, a później mówią: gdzie był Bóg? Słyszałem kiedyś takie krótkie rozważanie na ten temat. Jak możemy to rozumieć i jak odpowiadać na to pytanie? A może wy mi odpowiecie? Jak to rozumiecie? Mateusz 13 rozdział od 24 po 29 werset. Mateusz 13 rozdział 24 po 29. I tutaj w nagłówku mamy napisane: podobieństwo o pszenicy i konkolu. Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.
Jakie nasienie? Dobre nasienie posiał. Ale kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiadał: nie. Aby czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwu mruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zawieźcie do mojej stodoły. My czasami, widząc pewne wydarzenia, widzimy tylko ten początek. Bóg czasami pozwala, by ten bieg wydarzeń poszedł trochę dalej, aby coś pokazać, aby objawiły się i ujawniły te dwie strony tego wielkiego boju, w którym my bierzemy udział. Ta dobra strona i też ta zła strona. Tak jak Daniel przykładowo został wyrwany z tej lwiej jamy, do czegoś to służyło. Służyło to do ewangelizacji tego całego ludu, który tam mieszkał, tego Babilonu, tych mieszkańców, tych wysoko postawionych satrapów. Tak i tutaj w naszych czasach pewne wydarzenia są przez nas widziane może dość niekorzystnie. Ale kiedyś słyszałem taki piękny przykład. Jeżeli ktoś z was tkał kiedyś obraz albo coś robił na szydełku, raczej obraz, bo tam jest więcej supełków, to wie, że jedna strona tego obrazu to są same supły, bo trzeba tam zawiązać, żeby te wszystkie kolory gdzieś tam pozbierać i to są same pogmatwane niteczki. Ale gdy się obróci ten obraz, to tam jest jakieś piękne arcydzieło. Tak samo często jest w naszym życiu, że my widzimy tylko to, co jest takie poplątane, pogmatwane. Często tego nie rozumiemy, ale Bóg widzi tą prawą stronę tego obrazu. Tylko zaufać Panu, żeby Jego wola działa się w naszym życiu. Bądź wola Twoja. Jakoś ten czas szybko ucieka. Ten zegar chyba źle chodzi, bo ja tak widzę, że jeszcze mam kilka spraw do poruszenia. Kolejna sprawa, jeżeli mówimy o Bożej woli. Był taki prorok, który miał na imię Jonasz. Bardzo lubię historię o Jonaszu, ponieważ mocno mi przypomina moje życie do pewnego etapu. Jakaś ucieczka cały czas przed Bogiem, swoje sprawy. No i taki często pstryczek od Pana Boga w nos. Ty wracaj na te dobre tory. No i właśnie Jonasz tutaj akurat jako prorok miał za zadanie co? Iść do wielkiego miasta Niniwy i co ogłosić? Ogłosić, że to miasto zostanie zniszczone. No i ten Jonasz oczywiście, borykając się tam ze swoimi planami, a były one odmienne z Bożą wolą, ucieka, kombinuje. No ale gdy już zrozumiał, że powinien iść, idzie do tego miasta i woła: za 40 dni to miasto ulegnie zniszczeniu, jeżeli się nie nawrócicie. Czy on znał Bożą wolę, Jonasz? Jaka była Boża wola w tym wszystkim? Tak, żeby uratować to miasto. A Jonasz myślał o czym? Jonasz myślał, żeby wypełnić wolę Bożą, czyli iść, powiedzieć, co ma powiedzieć, i żeby się to stało. Inne miał oczekiwania, ale rzeczywistość była inna. A dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem miłości. Bardzo lubię księgę Ezechiela i księgę Jeremiasza. Pewne rozdziały są bardzo podobne i pewne teksty można znaleźć i tutaj, ale z księgi Ezechiela 18 rozdziału są pewne wersety mówiące właśnie o tym, że Bogu zależy na życiu, a nie na śmierci. 18 rozdział księgi Ezechiela
od 21 po 23 werset. 18 rozdział Ezechiela, 21 po 23. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił. Będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego? Mówi wszechmocny Pan. A nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Bóg zadaje pytanie, czy nie raczej mam upodobanie w życiu, a nie w tym, żeby człowiek brodził w tym grzechu i umierał? Bóg jest Bogiem życia. Bóg jest Bogiem życia, a też czytamy w Nowym Testamencie, że niebo bardziej się raduje z kogo? Z jednego grzesznika, który się upamiętał, niż 99 sprawiedliwych, którzy tego upamiętania nie potrzebują. Bóg jest Bogiem życia. Inne oczekiwania miał Jonasz, a Boże plany były też inne. Dlatego miasto pokutowało i mogło dalej żyć. Jezus też jest przykładem tego, że zawsze prosił o to, by i w jego życiu działa się wola Ojca. A od kogo nie uczyć się, jak właśnie od Jezusa? Od tego, który nie miał grzechu w sobie i który był doskonały. Łukasz, 22 rozdział, 42 werset. W 22 rozdziale Łukasza, 42 wersecie czytamy: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I znowu podkreślenie. Twoja wola niech się stanie. Dlaczego tak dużo mówimy o tej woli? Bo my mamy jaką wolę? Wolną wolę. Ja bym wolał mieć niewolną wolę. Inaczej, jak ktoś nie ma wolnej woli, to jest niewolnikiem. Nie ma swojej woli. Ja bym wolał być takim właśnie niewolnikiem. Ale niestety mam tą wolną wolę i często mnie to prowadzi gdzieś tam w bok. Ale że mamy wolną wolę i my sami możemy decydować o tym, czego oczekujemy i o tym, jak rozpoczynamy każdy dzień. Ważne jest, żeby to Boża wola działała się w naszym życiu, tak jak mówiła modlitwa, tak jak też Jezus mówił tutaj. Kończąc to rozważanie, czyli oczekiwanie kontra rzeczywistość, Boża wola, zauważmy, co ostatnio studiowaliśmy w lekcji o Danielu, gdy trzech młodzieńców na Dolinie Dura stali przed dylematem. Albo pokłonić się, albo stać wyprostowani i nie kłaniać się. No oni postanowili być wierni Bogu. Stali, gdy wszyscy się pokłonili na głos muzyki, trąb, jakichś tam jeszcze innych instrumentów, oni stali. Gdy król ich zapytał, dlaczego się nie pokłonili, co oni mu odpowiedzieli w tej rozmowie? Że pokłonu nie oddadzą, a jeżeli Bóg będzie chciał ich wyratować, to ich wyratuje, a jeżeli nie będzie chciał, to ich nie wyratuje, ale tobie pokłonu nie oddamy. Co zrobili? Oddali się całkowicie pod Bożą wolę. Bo wiedzieli, że to jest wyjście z tego problemu. Czy zachowają to życie, czy utracą to życie. Ale będą przy Bogu. Ewangelii Jana, ostatnie wersety tego rozważenia. Ewangelia Jana, 12 rozdział i tam werset 25. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Kończymy to rozważanie tekstem
z Ewangelii Jana, 12 rozdziału, werset 25, mówiący o tym, że kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tej ziemi, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Kończymy to wersetem, który też poniekąd łączy się z pierwszymi tekstami o młodzieńcu, który przyszedł do Jezusa, zadając pytanie, co mam zrobić, by być zbawionym. Otrzymał informację, co ma zrobić, ale miłował niestety życie tutaj na ziemi. Ci młodzieńcy nie miłowali tego życia. To nie znaczy, że nie traktowali swego ciała jako świątyni Ducha Świętego. To nie znaczy, że jakoś chcieli się męczeńsko gdzieś tam poświęcać. Ale to znaczy, że u podstawy piramidy wartości w ich życiu był Bóg. I choćby utracili to życie, to wiedzą, że tracą je z Bogiem i zyskają na tym życiu. Zachowają je ku żywotowi wiecznemu. Z tego rozważania chciałbym, abyśmy nasze oczekiwania, nasze plany, nasze pragnienia, marzenia konfrontowali zawsze z Bożą wolą. I używali tego słowa, niech się dzieje wola Twoja, tego zdania. Tak, rozsądnie, z myślą, z myśleniem. Nie jako puste słowa, które wypowiada miliony Polaków w kościele, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ale tak szczerze od serca, niech się dzieje, Boże, Twoja wola. I wtedy te nasze oczekiwania będą inne niż to, czego oczekują wszyscy tutaj na tej ziemi. Bo kto pokłada swoją nadzieję w tych ziemskich sprawach, utraci to życie. A kto ma skarb w niebie, tam gdzie jest Królestwo Niebieskie, ten zyska na życiu. Niech nasze oczekiwania i rzeczywistość pokrywają się. A będzie tak wtedy, kiedy naszym życiem będzie kierował Bóg. Amen.